I moim zdaniem on to zrobił tak, a nie inaczej, też ze względu na kumpelskość. Pokaż mi tę faktę, że ty miałeś ich wizerunek ocieplać? Miałyśmy walczyć w MMA, a ona pływała kraule. Tego jest kanał szefa reportera Natana Marcana. Ja kogoś krzywdzi i ludziom to się podoba. Podwójne dno. Prowadzą Sajko i Wielki Bu. Zapraszamy. To możemy zaczynać, tak? Mm-hmm. Chcesz zacząć, Patryku, wyjątkowy odcinek? Nie, bo jak jest live, to się stresuje, nie? Dobra, 15 osób wtyczy weszty. Wszyscy są pewnie ciekawi, dlaczego w ogóle powiedzmy naszym widzom, dlaczego tu się zebraliśmy, po co tu jesteśmy? Chcecie wiedzieć o mnie wszystko, czy chcecie mnie w coś wkopać? Ba, zaczyna nam przejmować program. Co się tak miało wyglądać? Odpowiedz może na moje pytanie, proszę. No to dobra, to ci powiem jeszcze na YouTube. Jesteś tu dlatego, że byłaś przejazdem w Gdańsku. Aaaa, wszystko jasne. A nam głośno jest. No, dobra, lecimy teraz pod odcinek, tak? Jak się stresujecie strasznie. Nie, no po prostu muszę tutaj, wiesz, zrobić wstęp. A trochę miało się śmielać, tak. Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie, ile? 6-7 miesięcy. Tu masz mikrofon. To wszystko z winy grupasa. Dzisiaj z nami tak, jesteśmy tak regularnie jak treningi właśnie tego długomosego... Najlepsza polska dziennikarka. Długomosego grubasa. Najlepszy polski dziennikarz. Dobry. I Buła. Niczym nie jest najlepszy. Tak, jesteśmy regularni właśnie jak treningi Sajko. Buła najlepszy. 5 treningów na 7 miesięcy przerwy, więc cykliczny program. Regeneracja mamy ważna sprawa. 5 odcinków, 7 miesięcy przerwy. Jesteśmy. Słuchaj, regeneracja ważna sprawa. Monika Laskowska, która jest w ogóle aktorką, ja o tym nie wiedziałem. No nie wiedziałem, bo ja nie oglądam takich główien. Mm-hmm. M jak Miłość, Prawo Agaty, Klan, Plebania, Barwy Szczęścia, Przyjaciółki. To wszędzie? Prawda to jest? Tak, prawda. No, i filmy, Serce na dłoni, Przyjedź do mnie, Obywatel Jones, Miłość, Seks, Pandemia. Chciałbym porozmawiać o tej scenie w Miłość, Seks, Pandemia. Co to była za scena? Całowanie. Podrywałam mało lata, no tak mi zostało, scena aktorska weszła tak w krew mocno, nie wiesz, nie możesz wyjść z roli. Nie mogę wyjść z roli do tej pory i nie wiem, czy nie będzie kontynuacji. Ale tam nie było sceny ostrzejszej? Planowana była scena ostrzejsza, ale zrobiłam tak, zagrałam tak ładnie, że nie potrzeba było pokazywania więcej, zostawiłaś, żeby pokazać... Zostawiłaś wyobraźni widzów. Wyobraźnia bardzo działała. I... W ogóle ten film ma na Filmwebie 2,6. Całkiem nieźle. Ale ty masz, masz 5,3, czyli podwyższałaś średnią tej produkcji, no. A jaka jest skala? 5 czy 10? 10. Pokaż na chwileczkę, żeby ci widzowie, również chłopaków mogli poznać. Vanessa, która niedługo dołączy do kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Już ja mieliście ją. A nie wolisz do naszego dołączyć? Nie, ja a sama cię się Była lepiej nie płaci. Vanessa ma gadane, także słuchaj, bądźcie czujni. Z Kolimem było dobrze. Ze Skolimem i chyba gitarzystą była jakaś afera. Tak, on się było. Ocierał coś o jakąś było, dziewczynę. Coś tam oni cały czas... Z całego żonę, kobietą z dziećmi, to jest w ogóle hit. No dziwne, a ten Skolim to taki też dziwny trochę, nie? Wiesz co? Bardzo przystojny chłopak. A czyli jednak tych małolatów. Fajnie śpiewa. Że cię ta Pandora ominęła, Monika? To ja nie wiem, naprawdę. Ale wszystko dozwolone. Mieszczę bo się... mam pytanie do ciebie. Tak jaki jest. Kolor majtek dzisiaj ma Monia? Nie ma w ogóle. Nie wiem, nie wypada mi. Jak się czerwie... Nie bym wiedział, nie? A wy nie wiecie tego, ale tam jeszcze Monika robi stream na YouTubie, którego wy nie oglądacie, bo to wyjdzie pewnie za tydzień. Pracując tych produkcji, to jaką najlepiej wspominasz? Wiesz co, z Patrykiem tego bardzo fajne są produkcje, bardzo ciekawe. Bardzo ambitne. Ambitne, scenariusze są bardzo fajne. No. Miłość, Seks, Pandemia był w takim czasie... Pandemicznym, ale też dużo było do przemyślenia. Na YouTubie nie możemy używać takich słów, bo będziecie zbanowani. Tak on będzie to. No, będzie to wypikirną to. No, ale przede wszystkim moja scena, w której mogłam sobie pofolgować i też... A mogłabyś tę scenę na przykład z Bułą odegrać, żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało? Ja nie wiem, czy mam takie umiejętności aktorskie. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności. No dobra, a M jak Miłość, to co to był za epizod? M jak Miłość znam, nie oglądam, ale znam. Prawo Agaty to był taki dość dobry chyba. W Prawie Agaty byłam dziennikarką, zanim jeszcze stałam się dziennikarką. Często miałam rolę dziennikarek. Wiem, że nie wypada, dżentelmeni nie gadają o pieniądzach, ale nie jestem dżentelmenem. A ile płacą na przykład za taki odcinek Klanu albo w tym Prawie Agaty? Jakie są widełki w ogóle? Wiesz co, no aktorskie stawki nie są duże. Są niskie też w zależności od rozpoznawalności aktora. Wiadomo, im bardziej ktoś jest znany, tym... Czyli barterowo grałaś. Nie pracuję. Artyści w Polsce nie mają lekko. Też mi się zdarzyło grać.
teledysku 10 lat. W pierwszej miłości gościu grałem. Ale też grałem. Co ty dajesz? To jest więzienny serial przecież. Dlatego grałem. Właśnie o więziennym serialu grałam w Motyw. Byłam w więzieniu i pilnowałam tam. Takich jak on. Tak. Ja nigdy nie byłem w więzieniu. Także miałam bardzo różne role miałam. Nie no, ale to jakie ty masz bogate CV w ogóle? Bardzo bogate. No i jak to się stało, że wylądowałaś Magikale na kanapie? Wiesz co, bardzo polubiłam Magikali już od początku. Powiem szczerze, że no, ludzie śmieją się, mówią, że to jest patologia. Ja mu dałem też szansę, nie wiem czy pamiętasz. Ale zobaczcie, jeżeli chodzi o Magikali, czy któryś z nich kogoś obraził? Wszyscy ich obrażają. Pani Małgosia, nawet ze swoją byłą przeciwniczką, Marianną, rozmawiając o jej rodzinie, nic nie powiedziała na nią nigdy ani złego słowa. A jej przeciwniczka cały czas ją poniżała i obrażała, uważając się za kogoś lepszego, tak? Że a nie myślisz, kogoś że to mogło być tak, że mogli, po prostu wiedzą, że są nacenzurowanym i gdyby im się zdarzyło, to by było wywlekane 100 razy bardziej wiesz niż co, nie, jak rzuci coś Marianna? Wiesz co, ci ludzie tam są... Andrzej nad tym czuwa, przecież wiesz. Andrzej czuwa, menadżer, ale moim zdaniem mają szacunek do innych. Są bardzo życzliwi do innych, bardzo normalni, mimo ogromnych zasięgów. Są sympatyczni wobec ludzi, którzy do nich podchodzą, zawsze robią zdjęcia, uwielbiają ludzie ich zrobić z nimi zdjęcia i ludzie ich uwielbiają oglądać i też uwielbiają ich przemianę. Przemianę, z Danielem. Ale dlaczego uważasz, że w cudzysłowie? No bo mówię, ja byłem z nimi raz do ocieplenia wizerunku. Że ty miałeś ich wizerunek ocieplać? Ale nie sobą. Nie Gochę sobą. Ocieplał. Byłem z nią raz w nocy na melanżu, uciekliśmy z hotelu razem, no. Więc tak, ja tam byłem od tego naprostowania tego wizerunku, to się udało. Chyba ja powiedziałem, że ja nie będę z nimi siedział, jeżeli zobaczę, że Magika dalej odwala to, co odwalał. I dalej odwala, dalej nie szanuje matki. Ale możesz przytoczyć przykłady? Powiesz co, ja spędziłam z nimi sporo czasu i nigdy nie zauważyłam, żeby nie szanował matki. Przy mnie się nawet kłócili o zasięgi. Daniel był zazdrosny, że wszyscy krzyczą Gosia, Gosia, a nie Daniel, Daniel. I na backstage'u prawie koncertu jednego nie zagrali, bo mieli spinę o to, kto jest bardziej popularny. Ale oni mają chyba w ogóle inny odbiór, nie? Zupełnie inną grupę. Gośkę kochają ludzie. Bo ja też myślałem, teraz jak Prime układał kartę, że bezsensownie jest mieć Magikala i Gochę na jednej karcie, a ktoś mnie wyprowadził z błędu, że to jest zupełnie inna grupa odbiorcza, nie? Zupełnie inna grupa, ludzie im kibicują bardzo w tej metamorfozie. A to, co mówisz, to są moim zdaniem sprawy rodzinne i wiesz, to według mnie nie powinieneś tego wywlekać na światło dzienne, jeżeli ktoś się kłóci. No każdy. Ale sama zapytałaś. Zapytałam cię, ale mówisz o tym, że się kłócili, że Daniel jest zazdrosny o gości zasięgi. No, bo ale to jest, mam wiesz, na myśli to, że... To, co jest przy rodzinnym stole, czy jak siedzisz z kumplami, gdzieś jak sobie imprezujecie, no nie wywlekasz chyba wszystko na kamerę. Nie, no oni kamerę. Wywlekają wszystko na stream. No nie, co właśnie o to chodzi, że jak my rozmawiamy, mamy jakieś swoje sprawy prywatne, to wiemy, ja ci mogę podać jeszcze inne przykłady, ale zaraz powiesz, że to są w ogóle prywatne rzeczy. Więc wiesz, zastanów się, czy ja ci mam mówić, wiesz, dlaczego to nie Matki ja nie zastanów szanuje. Się. Wiesz, ja nie zauważyłam ani razu. Przy mnie, jak nagrywałam, robiliśmy live'y, nie było takiej... Ale przy damie też się inaczej człowiek zachowuje. Połączyło mnie i Daniela to przede wszystkim sam ten fakt, że ciężko jest znaleźć osobę szczerą, lojalną, jeżeli chodzi o partnera. Zrozumieliśmy się gdzieś tam w tym sposób. Punkcie. No dobra, no to już łapiąc się tego, i wspieram ich jako rodzinę. Jako się osiągając też, jakiś pułap w internecie, nie da już się z niego wypaść, że co by się nie działo, to... Że oni osiągnęli ten pułap? Że, tak, jak przekraczasz już pewną granicę rozpoznawalności, to czy będzie źle, czy dobrze, ten internet prędzej ci... Mówić dobrze czy źle to jest liczna i zróżnicowana sprawa, ale mi trochę nawiązuje do tych powrotów nawet z Pandory, nie? Że wydaje, albo na przykład Popka, że wydaje mi się, że internet wybaczy wszystko, ale osiągając pewien połap i tak jest to jakieś stałe miejsce dla ciebie, nie? Dokładnie tak, ale już no internet, ja mam zupełnie inne zdanie, internet nie zapomina, zawsze coś jest i znajdą się osoby, które chcą kogoś zsunąć z piedestału, no. bo nie można. No dobra, to druga sprawa. Nie może być za dobrze komuś. No właśnie, nie może być za dobrze, ale nie jest tak, że jak jest się cały czas dobrym, to ludzie czekają na jedno potknięcie, oczywiście, tak jak buddy, tak. A jak kurczę ktoś jest cały czas łajzą i teraz dajmy na to, że Denis Załęcki by wyprowadził szczeniaczki z palącego budynku, to by był rozgrzeszony, że to nie jest tak, że ktoś jest cały czas zły, wystarczy zrobić jedną dobrą rzecz i jest się cudownym. Akurat zły przykład, bo zabycie strażakiem...
dupę. No to widzisz, wyręczyłby strażaka, nie? No, nie ma ludzi całkowicie złych i nie ma ludzi całkowicie dobrych. No ale zobacz. Cały czas Budda był kochany, wiesz, pomagał. Dalej jest. No, w sumie tak. On to w ogóle... Jemu nawet areszt chyba nie przeszkadza, nie? Ale bo są idiotami. Oni mówią, Boże, ile on napomagał. Z czyich napomagał? Ze swoich? Nie, z tego VAT-u, który ukradli. Więc jakby ludzie poczekajcie. Wybudował dom dla powodzian, ale nie ze swoich zarobków, tylko z tych, których ukradł, trochę się podzielił. A na ten VAT się wszyscy składamy. Słuchaj, ty byś się nie podzielił, nie? Ja akurat charytatywnie bardzo dużo działam, ale nie muszę tego robić w internecie. No tak. Tak jak ty. Ale co ty charytatywnie, to, że pomagasz sobie, to nie jest pomoc. Nie, po prostu to jest taki, wiesz, taki jakiś kompleks Robin Hooda. On komuś ukradł, trochę się podzieli i ludzie mówią, że on jest wspaniały. No nie. Nakradł, no to jest po prostu złodziejem. Robin Hood był uwielbiany, tak? Bo on nakradł, żeby rozdać? Zabierał bogatym, żeby dawać biednym. Nie. Jak było z Buddą? On był słupem, po pierwsze, nikim ważnym, po drugie... A skąd to wiemy? Czy masz dowody? Nakradli, pokaż mi de facto. Zabezpieczyli chyba 170 milionów. Znaczy ja też nie jestem zwolennikiem, wiesz, wydawania tych osądów, wyroków zawczasu, nie? Bo ja, wiesz, nie wiem, żeby wybierał, ale ja dostałem podobnym rykoszetem, więc... Chyba nie sądzisz, że Budda był mózgiem całej tej machiny na kilkadziesiąt osób. Ja nie wiem, jakiej machiny tak naprawdę, aż tak się nie śledzę tego i wiesz... No ale wracając do clue tego Robin Hooda. Jak kradniesz publiczne pieniądze, a później wycierasz sobie mordę charytatywką, bo tu dasz... Nawet to nie były te jego, przecież domy okazało się, że nie on budował. Idealny polityk. No, po idealny prostu polityk. Zajął się podatkami. Znaczy typowy influencer. Robi źle, zaczął dysponować. Tak, więc płacę na dzieci, żeby mnie kochali. Pomagał powodzianom. No, za podatki. No. Widzisz, załatał lukę, której brakowało. Żeby nie było. Ja nie mam nic do złodziei, czy do przestępców, ale denerwuje mnie ta głupota ludzi. Najpierw wyjął wam z kieszeni, później jakiś mały procent oddał. Ale on wyjął, czy ktoś inny wyjął i on zrobił ten myk taki, że z tym, co wyjmowali, zabrał, żeby dać z powrotem tu, gdzieś tam. Czy ty teraz sugerujesz, że on okradał swoich wspólników i rozdawał ludziom? Nie, to tak nie działa. Jak jedziesz, no właśnie, nie wiemy jak tego, jedziesz VAT, ale on to jest... okradał VAT-owców. No dobra, to już jak jesteśmy przy tych fikfajtach, to co, jesteś dalej zawodniczką kraw? Byliśmy przy fikfajtach w ogóle. To jest taktyka. Nie wyszło mu wstrzelenie się. Będzie Wytniemy. To zostanie, to zostanie. Myślałem, że nikt nie zauważy. Ale słuchaj, nie mógł pociągnąć tego VAT-u. Ja tego VAT-u chciał odejść. Nie czepiajmy się VAT-u, pogadajmy o Cloud, nie? No. Słuchaj, jesteś zawodniczką Cloud? Jesteś zawodniczką Cloud? Skończył mi się kontrakt i jestem wolnym strzelcem. Jak wszystkim, i też. No, a mnie nie chcą wypuścić. Do fejmu przyjdziemy zaraz, nie? No i co myślisz, jaka jest sytuacja? Przełomem było tego, że Adrian Cios miał zawalczyć w Klaucie. To był akurat ułom, nie przełom. W pewnym momencie właśnie zrobił walkę z głośną walkę z Denisem Załęckim i z Natanem Marconiem. Prawie wygrali. Co to ma do klasy? Bardzo ciekawa walka była, bardzo ciekawa. No. Wygrali. Długa. Znaczy, jakby ten sędzia ich nie podniósł, to nie by go tam ubili. Właśnie, co sądzicie o tej całej sytuacji, bo tam działo się bardzo dużo. No. Nie, bo z tego co wiem, oni... Ja jestem takie... bardzo stronniczy w tej sytuacji. Nie wiem, czy oni... Jest z Adrianem Czosem i Marconiem. Nie, chyba jestem po prostu ukradny, nie? Ale no nie, no sędzia uratował życie do tego stopnia, że on przecież był na wywiadach taki... No kurwa, przecież kupałem tego, tamtego, przecież chyba Kajowski mu mówił, ale to odwrotnie, nie? No jak, inną walkę oglądałeś, nie? Więc to... No jednak Marcin dusi na tyle, że on gość nie pamiętał walki, nie? No i no bo dusisz, to odcina tlen i... A ty, Monika, miałaś dwie walki, nie? Miałaś z Nikitą, wygrałaś i... Schreiber. Przegrałaś. No, powinnam wygrać, ale nie wygrałam. No, sędziowie myśleli jednogłośnie, niestety. Ona jest za wielka baba, gdzie ona? A to nie chodzi o wielką babę, ona żadnego ciosu mi nie zadała, tak naprawdę. Gdzieś tam było smyranie. No, miałyśmy walczyć w MMA, a ona pływała crawlem, także nie wiem, jak sędziowie to oceniali. A ty jesteś dalej w treningach? Coś tam chodzisz sobie? Jeszcze byłam do tej pory, zrobiłam zabieg tydzień temu i musiałam przerwać treningi. Na chwilę obecną będzie krótka przerwa. Nie mogę
mogę się doczekać, bo jednak... Ale akurat też mam przerwę w treningach. Po 5 treningach 7 miesięcy przerwy. Tak. Jakbyś miała sobie przeciwniczkę ze świata mediów, jakąś dziennikarkę inną. No, tak. Wiesz, to takie, wiesz, powiem ci, że te dziennikarki mało charyzmatyczne są. Pogodynkę jakąś. A tylko kogo nie lubisz? Pogodynkę ewentualnie. Kogo nie lubisz? Mało jest osób, których nie lubię i większość dziennikarek gdzieś tam spróbuje naśladować, nie mają swojej wizji na... Ciebie naśladują? I no, myślę, że nie będę biła swoich kopii, bo to też jest trochę bez ale sensu. Ale mówisz o takich dziennikarkach internetowych, czy już bijesz też... Ale w jakim sensie naśladują cię, że nie przygotowują się do wywiadów? Naśladują, chcą uzyskać pewien moment, etap, w którym gdzieś tam ja nie, no, byłam pierwszą kobietą. Weszłaś tak w ten byłam świat, pierwszą nie? kobietą dziennikarką. No dobra, to nie dziennikarka. Rewanż ze Schreiber? A wiesz co, nie, powiem ci, też ta walka tak była, no wzięłam tę walkę z Marianną, mówię okej, no rzeczywiście gdzieś tam poziom będzie zachowany kulturalny, chociaż ciężko to było, bo jednak... No taka aparatka trochę z niej jest. No kombinatorka dobra jest. Powiem ci, że mam bardzo różne zdanie, nie chcę się za bardzo o niej wypowiadać. Mów, podłoże co robisz. Nie, nie wiem, czy ten rewanż miał sens, bo Marianna widzę, że się nie przygotowuje do walk. Co sądzisz na temat tego, co się teraz dzieje w Polsacie, bo jak nie powiem, że w telewizji... A, to jest bardzo właśnie ciekawy temat, kiedy Polsat jest przeciw Szykwajtom i mnie to bardzo zastanawia, jak to się dzieje, dlaczego, czy zasięgi gubi telewizja aż tak bardzo, że chce zniszczyć Szykwajty? Oni pracowali przy Fejmie. No, i przy Prime. Wydaje mi się, że doszło do zmian w strukturach Polsatu. Polsatu, nie? Też mi się wydaje. Nie jest tak, że to jest jakaś tam zemsta... Faraona. Że kurczę, teraz nie zarabiamy, bo Fejm poszedł do Kanału Plus. No i temat zastępczy dobry. Inaczej. No Budda też się dobrze sprzedał. Jak na to, się sprzeda, to jeszcze nie wiemy. Jak na to, co się dzieje w polityce. Więc no to jest na pewno dobry temat zastępczy. Ja mogę coś o tym Polsacie? Bo ja ostatnio byłem w Polsacie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zostałem tam przedstawiony jako jeden z pato streamerów najpopularniejszych. Co jest wierutną... Szczycisz się tym oczywiście. Właśnie nie. Wierutną bzdurą. Jacek Smaruj, to jest pseudodziennikarz 20-letnim niby doświadczeniem, który to wykonał. Masz mnie przeprosić, bo cię pozwę. A jak nie, to walka we Free Fight. A poza tym, w każdą niedzielę na kanale Psychotrop na YouTubie robię pato streamy, więc zapraszam. Wiesz, że za dużo miłości też jest patologią. Nie wiem, bo mnie nikt nie kocha. No, dziewczyny, Psycho66 na Instagramie. Ale zaznacz PESEL, bo ty chyba w takich, wiesz, od 50 mój? Które, nie? 50 plus, nie? No widzisz, ty z młodszymi, a ja mam na przykład, chyba jestem jedynym streamerem, którego 90% widzów to kobiety, a po drugie od 30 do 50 lat. No, ja lubię takie starsze kobiety od siebie, bo mają większy donate'u wysyłają. Bo mają, tak. Emeryturki mają. No. Okay. Bo te mody to dopiero studiują. Tak, tak. Pamiętasz 2 albo 3 lata temu, jak wywiad robiliśmy, pytałem cię o romans z Adrianem Ciosem. Wtedy się nie chciałaś przyznać, a teraz się przyznasz? No, ja wiem, że to wstyd, nie? Ale dlaczego wstyd? O, widzicie? Ej, dlaczego wstyd? Dawno temu nieprawda, mamy to! Wiesz co, nie, z Adrianem Ciosem się kumplujemy. Był moment, kiedy przeszedł na stronę przeciwnej barykady, kiedy walczyłam z jego... Nie będę wchodziła w jego romanse. A, z Nikitą też sypiał, no. Z Nikitą, był, miał etap jakiś tam z Nikitą i wtedy przeszedł na stronę Nikity. Między nami się relacja jakby urwała, jeżeli chodzi o kumpelstwo, bo takie nasze relacje były. I tak to wygląda! Wiesz co, zawsze też wspierałam i Adriana Ciosa i Daniela Magikala. Dla mnie człowiek jest człowiekiem, nigdy nie powiedziałam też złego słowa na ciebie, bo jeszcze nie widziałam cię w sytuacji. A dobra, a mam podchwytliwe pytanie. Naciągałaś kiedyś ludzi na pieniądze? Po co? No, żeby mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze? Ciężko pracuję. Tak? Bardzo. A ty nie prowadziłaś czasami jakieś programy typu Telegra, gdzie tam się dzwoniło? Tak. I to nie jest naciąganie na pieniądze? Nie jest naciąganie na pieniądze. Nie? To wszystko jest uczciwie. Kiedyś to było bardzo popularne. Wiesz co, ja przyszłam w tych czasach, kiedy już nie było takiego wielkiego boom, ale bardzo ciekawe doświadczenie. A daj głupszy telefon. Wszystko było tyle śmiesznych, bardzo śmiesznych sytuacji. Ale na pewno coś nie było w ogóle wtedy, jeszcze internet nie funkcjonował w taki sposób, bo pewnie były latały bszoty. Ale, nie ale na pewno masz jeden
albo wspieć. No z imprez było bardzo dużo telefonów śmiesznych, no. Było bardzo dużo. Ale najlepszy był moment, kiedy ja prowadziłam programy na żywo i zawsze jak musiałam wyjść do, na przykład do toalety, czasami prowadziłam programy 2 godziny na żywo. To jednak jest bardzo ciężkie, wymagające, no i trzeba czasami wyjść do toalety. Trzeba odpocząć. Klepiesz tablicę i to jest pokazywane na kamerę i w pewnym momencie reżyser zapomniałam szybko, po prostu wleciałam, zapomniałam wyciszyć mikrofonu. I lecę na ten toalet i tak tylko słyszę w uchu, na szczęście ucho mi nie wypadło, słyszę: Monika, jesteś na, nie wyłączyłaś dźwięku, a ja, o nie! Na szczęście zdążyłam, wyłączyłam. No dobra, ale ja muszę. A to nie jest, nie było oszukiwanie ludzi, jak mówiliście, że na koniec jest otwarta linia, czekamy na telefon i się nikt nie mógł dodzwonić, bo nie była otwarta? Wiesz co, ja byłam osobą prowadzącą, ja nie regulowałam. To ty mówiłaś. Ja mówiłam, ale ja nie regulowałam tego, co tam się dzieje. Ale wiedziałaś, jak to działa. To nie, tak samo ja teraz wiedziałam, prowadzący jak to się trzęsą loterię. Wiedziałam, jak to działa. Kto jest materiał do CBS? Wiedziałaś, jak to działa. Mimo tego legitymizowałaś to przed milionami widzów. Co legitymizowałaś? O czym ty mówisz? Może linia była wolna, nie była, ludzie wydawali pieniądze na połączenie. Ale jak ja jestem na telefonie siedzę? Na telefonie siedzę, ja mam słuchawkę. Ale mam, dobra, złapałem ją. Prowadzący teraz programy mają tą samą zagłostkę, czy jeżeli pójdzie w tą stronę tych loterii, że był źle rozliczany VAT, właśnie idąc już tym tokiem Buddy, czy prowadzący programy i te loterie też będą pociągnięci do odpowiedzialności, nie? Nie wiem, ja jestem zwolennikiem wolności. Prowadzący zazwyczaj podpisują umowę, że są, prowadzą coś, tak? Czyli nie odpowiadają za sprawy techniczne, które są organizowane przez produkcję. Moim zdaniem, w ogóle wracając do tej sprawy Buddy, jak to jest bardzo ciekawe, jest totolotek, są inne loterie i to jest legalne. Ale tu nie jest problemem z tym, czy to jest legalne, czy nie, tylko że był źle odprowadzony podatek. Że nie podatek od loterii, tylko od audiobooka. No tak, no to jest ominięcie prawa. Ominięcie paru procent podatku. Jakiś tam sposób. No, około 20. No ale słuchajcie, są luki, jest bardzo dużo luk w prawie, którzy gdzieś nie, no sobie... Okej, dlatego to tak jest. I do jakiego momentu jest, co jest dozwolone, a co, nie jest, co jest niedozwolone. Ale to uważasz, że nie powinni go zamknąć? Ja uważam, że każdy ma prawo do tego, żeby się bronić. Też tak, na tym też polega prawo, dura lex sedlex, czyli twarde prawo, ale prawo. Dopóki nie jesteś skazany, jesteś niewinny. Nie wiem, czy słyszałeś, bo my na przykład współpracujemy z policją poznańską, narkotykową, więc jesteśmy prawie przy jakiejś produkcji jeszcze, nie? Tak. Dlatego tutaj lampki już... Ta nawet w kolorach. Nie są przypadkowe. Czyli kajdanki przygotowaliście. No właśnie, bo właśnie wiedziałem, wiesz, czy już na tyle dobrze się znamy, żeby zaproponować ci przywilaje do kaloryfera, bo to też mi się zarzuca, nie? Tylko kto by to będzie... No to ja... Cały program nie gadam o tym, a mnie ciśnie, aż mi się rwało, co bym myślał, nie? Kto kogo będzie przypinał? Nie no, bo dlatego myślę, że to już czas, żeby się naśmiewać trochę z tych wszystkich zarzutów w internecie, nie? Dlatego wziąłem wiertarkę, nie? Co, bo a bo ty nie znasz historii chyba jego. Słyszałem, ja cię chętnie przedstawię. Że też wiercimy w kolanach. Nie? Product placement. Wiesz, jak unikała jakichś pytań, to będziemy przychodzić do radykalnych. Nie, bo wiesz, ja, bo Monika nie wie, co chodzi. Ja ci wyjaśnię, bo gdybyś nie słyszała, to w internecie gadali, że on kiedyś porywał kobiety i przewiercał ludziom kolana w wiertarku. I kaloryfer ponoć jest bardzo ważny. Ale te kobiety nie lały się w oktagonie, to nie jest ta sama liga, nie? Znaczy, według mnie w ogóle nie istniała, ale już, to, już nie będę się tu wymierał, nie? 2 dni temu była środa. Jaki dzień tygodnia będzie pojutrze? Pojutrze. Nie, no jaki dzień tygodnia będzie? No pojutrze! No ale konkretnie. To będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Piątek. Mądra jest! Bierzemy ją do roboty do nas. Bo Kuba Wojewódzki powiedział o to... Nie no, żartuję, nigdy o tobie nie mówił. A poszło być Kubę? Lubisz go? Lubisz go? Ja bardzo lubię Kubę. Kiedyś miałam właśnie partnera, który... Bo ty identycznie, z TV nie pracowałaś identycznie, przy tym nie pracowałam w TVN. Nie, to przy serialu TVN-owski serial, ale to są produkcje, które mają swoje filie. Podwykonawców. To są podwykonawca, sprzedają materiały gotowe do telewizji. Ale w sumie dziwne, że on cię jeszcze do programu nie zaprosił. Dlaczego dziwne? Niektórzy... No mniej popularne osoby już zapraszam. Kurde, zawsze jako Wodzianka. Nie, no tak. Wodzianka. Nie, ale czasami zapraszam... Nie będę wylewać się, studzić głowy. Nie, no ale czasami jak widziałem te
zwiastuny to jesteś tam początkujący muzycy, których nikt nie zna i tak dalej, no a ty w sieci już no masz tą rozpoznawalność, więc w sumie dziwne. Masz charakterystyczny styl bycia i prowadzenia wywiadów, który wzbudza skrajne emocje, co sprawiło, że obrałaś właśnie taki kierunek w swojej karierze dziennikarskiej. Czy to świadomy wybór, by wyróżnić się na tle innych dziennikarzy? Sztuczna inteligencja tu zadziałała, nie? Tak, AI trzeba włączyć i... Że moja AI? Nie, sam pisałem! Nie mówię o IQ. A, ja to tego nie mam. Nie, no generalnie w dużym skrócie chodzi o to, że twój sposób prowadzenia wywiadów to jest rola, czy faktycznie tak to wygląda? To każdy chciałby to wiedzieć, tylko czy każdy chce być na moim miejscu? No, pewnie dużo osób. No pewnie tak, no to niech znajdą swój styl i sposób. Czyli na nie siebie. Chcę zdradzić tego sekretu. Nie zdradzę tego sekretu, bo to jestem cała ja i myślę, że jak pokażę wszystko kawę do ławy włożę, no to... To ja trochę może wyłożę, że ja byłem pod wrażeniem, jak spontanicznie potrafisz przekręcać fakty, nie? Że ja chyba nie mam tak wysokiego umysłu. Jak Zaleński. Ale no jest to formą sztuki, nie? Uwielbiam improwizację i powiem wam szczerze... I to jeszcze do tego tak naturalnie, że ludzie myślą, że to są faktycznie niedopracowane pomyłki, kurczę, a to jest tak... A to nie są niedopracowane pomyłki? No dobra, ale... Improwizacja jest, wiecie co, naprawdę bardzo fajną formą, ciężką, bo to też nie każdy się dobrze w tym czuje. Bo masz przygotowany materiał i lubisz być, niektórzy lubią być dowodzeni, tak? Że wszystko mają przygotowane, scenariusz cały zrobiony od A do Z i się trzymają stricte w życiu, i w pracy, i w biznesie, i w relacjach. Ja uwielbiam improwizować i większość, powiem, artystów nie improwizuje. Gdzieś tam mają sobie poukładane wszystko, pomysł i tak musi być, a nie inaczej. Coś się wydarzy i nie łapią tego flow. Jak oceniasz aktualną kondycję dziennikarstwa i czy twój sposób dziennikarstwa raczej podwyższa tą poprzeczkę, czy zaniża poziom? Wszechświat nie lubi próżni i gdzieś brakowało tego luzu w dziennikarstwie. Byłam jakby pierwszą kobietą, która weszła w świat MMA jako dziennikarka. W UFC później się okazało, że gdzieś tam babka, ale mniej więcej w tym samym czasie weszła co ja do świata MMA jakaś... i to fajnie zadziałało, bo rzeczywiście ten, wiesz, świat męski gdzieś potrzebował... Kobiety. Potrzebował kobiety i też to dziennikarstwo było takie typowo tra-t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 a. Game plan, co zrobiłeś, jak stójka, parter i właśnie, pytania typowe takie, gdzie to można, ile można tego słuchać, nie? Nie masz światłocieni, Monika? Nie masz. A chciałem zapytać ciebie, dobra, to już o tym MMA. Jaka jest twoja ulubiona technika kończąca? Kończąca? Duszenie. Ale ja nie mówię o łóżku. Ja mówię o MMA. No mówię o parterze. Aha, to dobra. Ale uduszenie jakie? Znaczy wiadomo, że szyję, nie? No ale... oczywiście. Ale jakieś, wiesz, tam nie wiem. Jakie są techniki? Skąd ma wiedzieć? Ja bym dlatego jeszcze zahaczył o te freak fighty, bo zgrabnie skaczemy po tematach, tak, których wracamy. Skoro jesteśmy w tych freak fightach. To jest jedyne, co mogę coś powiedzieć. Nie, bo na pewno masz jakieś branżowe plotki. Czy faktycznie zmienili się właściciel się zmienił? Wiesz coś na temat? Wiesz co, nie wiem nic na ten temat, a pewnie nawet gdybym wiedziała, no to nie mówi się takich rzeczy, bo to znaczy, są... Znaczy wiesz, wydaje mi się, że dobrze by było, jakby ktoś chociaż powiedział zawodnikom, nie? Nam wygasł kontrakty, to co wygasł, dlatego ja mam trochę większy luz, no ale większość zakontraktowanych zawodników nie za bardzo wie, co, czy istnieje, czy mają jeszcze pracę, czy mogą iść do konkurencji, do jakiej konkurencji. Wiesz, chodzą plotki, że to Fame kupił Klaus, nie? Za bardzo czy jesteś nie wiadomo, w Fejmie, czy jesteś w Fejmie, w Klausie. Kolegujesz się z żoną Pasternaka, to może coś wiesz. Czy ja się koleguję? Znam żonę Pasternaka, ale wiesz co, zamieniłyśmy kilka jakby słów. Ja bardzo lubię, śliczna, bardzo fajna, sympatyczna dziewczyna. Ładna pani. Fajne właśnie, to fajne jest pytanie, bo rzeczywiście nie wiadomo, co się... Gdzie się zamyka granica między Klautem a między Fejmem? Był ten moment, wróćmy do Adriana Ciosa, który przyszedł właśnie do tej walki, do Fame przejęło i zrobił. Wtedy, w tym momencie, jakby Klaut na drugi dzień miał mieć galę. Ta gala miała się odbyć zaraz dzień po gali. Przede wszystkim ogłoszony The termin... The Freak Fame. Ogłoszony termin Fejmu to jest termin Klautu. Dokładnie tak. Jeszcze zabrał zawodników i wszyscy później zawodnicy też przeszli do tego The Freak. Co słyszałaś na temat kondycji Fejmu? Nie mam pojęcia, co się w Fejmie dzieje. Masz jakieś plotki branżowe. Ale dzieje się pewnie bardzo dużo na szczycie, jak to wiadomo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A dalej masz banana Fejm? Wiesz co, raz odmówiono mi akredytacji, ja nie lubię się prosić nigdy i dlatego mówię, nie to ja nie. Też miałem bana.
Wasza strata, nie moja strata. Ja też miałem pana, jak był wtedy nagonka na ludzi z kartoteką. W grę wchodzą, mi się wydaje, tak bardzo olbrzymie pieniądze, że ciężko o czymś mówić, bo jak my nie wiemy, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o kasę. No więc jak jesteś się tego, przy pieniądzach, mogliśmy się tego spodziewać, to słyszałeś, że są zawodnicy nieopłaceni? Swejmu, czy... Swejmu? Nie słyszałam, jakby... Staram się nie powielać plotek, bo nie mam, wiesz, papierów, dokumentów, wiadomo, że każdy... Znaczy, to są słowa zawodników na razie. Ja nie mówię, wiesz, już kilku zawodników odpowiedziało o tym, że... nie dostało wynagrodzeń, nie? Więc czy wojna z Klausem nie była tak kosztowna? Nawet jak się spoufalają, to wiedzą, że u mnie sprawy prywatne nie wychodzą, czy z imprez, czy... Ale to nie jest z imprez. Już się dużo osób w internecie wypowiada. Już nie... Nawet chyba Nathan się odgrażał, że zrobi więcej rabanu. Już chyba wiem, że Szalony z Tańculą też już coś wspomnieli o nie... A to dwa farmazony, to imieniu się nie kierowałbym. Wiem, że... Aha, bo ty jesteś podpisany z Fejmem, dlatego kurczę... Dlatego tak zgrabnie unikasz tematu. Czyli z Amadeuszem Ferrari mi się pewnie spiknęliście i dał ci przykaz taki, że masz dobrze się wypowiadać. I czemu z Amadeuszem? No, jest twarzą. On nie jest w stanie mi żadnych przykazów dawać, ani nakazy z twarzą do flich. Jak zwykle rynek nie lubi próżni. No nic przyszedł. Nie lubi i teraz próżni, chyba się... możemy też zlikować coś, czego jeszcze nikt nie mówił, że chyba powstaje nowy twór, nie? No bo ja na przykład dostałem propozycję walki, nie? Mhm. I to za dużo lepsze pieniądze niż miałem w Cloud, nie? Mhm. Wiesz, ja słyszałem plotki, że Fame nie utrzyma się na rynku, nie? Że wiesz, jest na tyle zadłużony, że tych zawodników ma nieopłaconych, że ciężko będzie z tego wypchnąć. A co ci łączy z Boxdalem? Dzieci! A co? A czemu myślisz, że coś mnie łączy? No coś musi cię łączyć, skoro pod Fame podchodzisz i się zastanawiam, gdzie to... No on sypiał z innym wolarzem. Ja akurat z biseksem. Nie, za wysokie progi na twoje nogi? No, a że biseks? No. Przecież on wygląda jak plastikowy Ken, proszę cię. Wojtek, jesteśmy to kolegami, nie? Jesteśmy tym... To czyją stronę trzymasz? Bo ja ostatnio nawet rzuciłem takie pytanie na Instagram. Wardenga czy Fame? Wiesz co, no myślę, że zawsze jest racja gdzieś, każdy ma w jakiś sposób rację. Wiadomo, że doszło do konfliktu między nimi, te sprawy się zaostrzyły. Ja się bardzo dziwiłam już od samego początku, że Sylwester opowiada w ten sposób, a nie inny sytuacje. I moim zdaniem on to zrobił tak, a nie inaczej, też ze względu na kumpelskość, ale żeby wlekał tę sprawę... W pierwszej fazie, bo później już chyba z tym kumpelstwem to tak... Później z tym kumpelstwem się skończyło i pewnie... No, ale czekaj, bo to jeszcze wtrącę ten wątek, bo właśnie trochę nawiążę do początku pierwszego członu, bo ja też rzuciłem to pytanie, czy co ludzie uważają, czy Fame, czy Wardenga, to dostałem masę wiadomości, że brakuje trzeciej odpowiedzi, nie obchodzi mnie to. I faktycznie tak, jak było pół na pół w pierwszym pytaniu, że naprawdę po 50% plus minus procent czasami, to jak wskoczyło trzecia odpowiedź, że nie obchodzi mnie to, to 70% na nie obchodzi mnie i tam... Ale właśnie to jest ciekawe, że Wardenga, bardzo pytanie. Dlaczego ludzi nie obchodzi, skoro ludzie tak przeżywali tę całą sytuację? Bo jest przehypowane, przeciągnięte to jest już. Pandorę. Wszyscy byli przeciw Boxdalowi. Później wyszła sytuacja, bo chyba jedną z niewielu osób, które pisało, że poczekajcie, dlaczego wydajecie... Ja byłem. Wydajecie, nawet jest tam chyba 20 tysięcy lat. Wydajecie wyroki, jak nie wiecie, jaka jest sytuacja, zostawmy to osobom, które się tym zajmują. No i gdzieś tam ludzie zaczęli, przeczekali później, się okazuje, że jednak nie wyglądało to tak do końca, jak wyglądało. I to chyba zabiło całą aferę, że to trwa za długo, do tego dorobione masa live'ów, a tak naprawdę wydaje mi się... No ale 6 dostał zarzutów. Ponoć od Fame'u, tak gdzieś tam pisano, nie wiem jaka jest prawda. Aktu oskarżenia. Aktu oskarżenia od Fame'u. Wardenga. Tak, Wardenga. Ale to też jest taka gra trochę procesowa, pod, nie? Pod publikę myślisz? Znaczy raczej procesowa, no bo widzisz teraz teoretycznie jako strona w sprawie nie może tego opublikować. Wiesz co, no moim zdaniem w ogóle, że Wardenga wydał jakiekolwiek oświadczenie o tej Pandorze, wyprzedził pewnie fakty, które pewnie by się ukazały, które ktoś inny moim zdaniem chciał gdzieś wydać i zrobił to tak dość pewnie delikatnie, żeby gdzieś pokazać, jak to wygląda, ale z drugiej strony moim zdaniem nie miał do tego prawa, bo od tego są specjalne służby, żeby się tym zająć. Prawo. Trzeba ci przyznać, że zawsze jesteś damą, cały czas tak asekuracyjnie mówisz. Tu jest. Zero tak. Kontrowersji, zero leaków. Ale nie, to jest właśnie tylko z klasę pokazujesz tak. Cały czas. No. No, i ty, a ty nie chodzi... Ja tu próbuję tym hamem, wiesz...
No normalnie też ten, wiesz, klasa. No każdy ma swoje miejsce. Ja tam na marginesie patologii. Przy stole, kamera zgaśnie. Nic ciekawego z cieli już nie wytusimy. Kamera zgaśnie. Zresztą no likowanie to nie jest fajna sprawa. Od tego jest kanał Szalonego Reportera, Natana Marconia, który zdradził. A ty go średnio lubisz? Szalonego? Lubię, bardzo Tomka lubimy. Za się. Ale... Za co? Tylko się nie da lubić. Dlaczego? Nie żartuję. A ty wiesz, gdy bandziok, że jakieś odkurzacze Słyszałam, że tam ma za uszami, ale kto jest bez winy? Kto nie chciał nigdy wyłudzić odkurzacza? Myślisz, że byłem zbyt... Chciałem być sobą. Nie byłeś. Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że nie jesteś sobą, że na siłę szukasz atencji i dziury w całym. I to ja nie wiem, czy to jest takie fajne, no wiesz, jeżeli ty się dobrze w tym czujesz, okej. Okay. Ale moim zdaniem szukasz tej takiej, właśnie tej patologii, z której się śmiejesz z innych. Ale ja jestem patologiczny. Byłem na Polsacie w reportażu przecież. Akceptuję swoje wady, których jest niewiele, więc mam zalet. Ale akceptowanie swoich wad akurat jest bardzo fajne i to jest pierwszym etapem. Nie, bo ty, słuchaj, ty mylisz bez... Tak jak alkoholików. Jak się przyznasz, że jesteś alkoholikiem, to jest... No pijesz czyste sumienie. Ja tylko raz w tygodniu. Patostream. Etap uzdrowienia. Jeżeli się przyznajesz, że jesteś patologią, robisz patostreamy, to już jest dobry moment, żeby... Ale raz w tygodniu patostream? Żeby to zmienić, ale ty nie chcesz tego zmienić, bo to się klika. Nie, bo ja lubię. I teraz kto jest patologią? Ten, kto ogląda patologię? Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś chce sobie tworzyć dorosły człowiek, patologię dla dorosłych odbiorców, to niech sobie to robi. Ja raz w tygodniu robię patologiczny stream co niedzielę o 20. Ty mylisz kontrowersyjność z atencyjnością. Ja nie jestem atencyjny, bo ja jestem tak prywatnie introwertyczny bardzo, ale jak już wiesz, jak już się muszę pojawić, no to mam też swoją drugą stronę i lubię tak pociągnąć za język, wyprowadzić z strefy komfortu. Mm-hmm. No, ty się akurat trzymasz dobrze w tych schematach, to trzeba ci przyznać. Bardzo ciekawe pytanie do publiczności. Jaka patologia jest lepsza? No, ja na przykład swojej patologii nie biję matki, nie krzywdzę zwierząt, w ogóle nie krzywdzę słabszych. Moja patologia... Ale kto bije matkę? Nie. Inna patologia. Jakaś patologia. No, A kto jest patologią, oglądając takie zachowania? Niekoniecznie patologią. Słuchaj, ludzi ciągnie do Jak tego... nie? Nie, słuchaj, ludzi ciągnie do tego, czego nie mają w swoim życiu często, bo są ciekawi bardzo. Nie. Tak, jeżeli, słuchaj, kogoś ja mam na przykład widzów... i ludziom to się podoba i to oglądają. No. I kto jest zły? Ten, co wyrządza tę krzywdę, oczywiście, ale ten, co ogląda, Cezar, przyzwala na to. Cezar, który organizował kiedyś igrzyska, bo tam też to się działo. To były pierwsze patostreamy takie. I ten, kto... dokładnie tak. I ten, kto ten, kto przyzwala na to. Znaczy nie. Jest popyt, jest podaż. Ja jestem zdania... Dobra, ja sobie może trochę tak tłumaczę, tak wiesz, idealizuję, ale ja uważam, że ja moją patologią zwalczam inną patologię. Wiesz co, według też prawa, ale i moralnego, ale i według prawa pisanego jest tak, że jeżeli przyglądasz się krzywdzie czyjejś, tak samo jesteś współwinnym. Na kogo ja krzywdzę? Rozmawiamy o krzywdzeniu. Znaczy, może weź już wyłącz ten aparat, a resztę tutaj... Nie, ale musi być jakiś słowny, musi być jakiś nawias. Przyniesiemy na TikToka. Nie, nawias. Bo to już jest takie lanie wody, no i że... Tak, bo nie gadamy o Załęckim, to się nie podoba. O mnie? Pogadajmy teraz o tobie. Kiedy twoja walka? Więc co? Kiedy twoja walka jest? Kiedy zapomnisz o Denisie? No miała być dla Brygo. Słuchaj, nie wejdziemy w tą dyskusję, bo nie chcesz likować i nie chcesz żyć plotkami, więc nie obwieścimy świat nowej federacji. Raz zlikowałeś, to jeszcze więc na razie to zostawimy do rozmuchu. No ale poczekaj, tam była fajna sytuacja i Labryga i te, no i kurna, to się wszystko... A jaka była fajna, jak babę potrącił pianę. A w ogóle Klaus ma słabość. Najpierw haj, to później Labryga. Ja nie wiem, bo oni mają słabość do kierowców rajdowych. No i dlatego może potrzebowali to zamknąć, no. Co jest ciekawe, zobaczcie, co się fajnie stworzyło. Fajny twór, że Freak Fighters zatrudniają też sportowców bardzo fajnych i mistrzów świata. Znaczy, to właśnie ludzie pomijają tą genezę Freak Fightu, że kojarzą teraz to z patologią, a nie, że na przykład odżywanie starych sportowców, wiesz, sportowców z innych dziedzin. I to jest pominięte w tej całej kłótni o patologii, nie? W całym tym uniwersum jest gdzieś patologia, bo ludzie zaczęli już generować te sztuczne dymy, bo uważali, że to jest, tak się wejdzie do Freak Fightów i wiesz, i to się teraz debatujemy o takim ułamku Freak Fightów, ale wszędzie jest ułamek tej patologii. W Sejmie jest to samo. Też się wyzywają, też się obrażają. Ja już o tym wspominałam dawno właśnie. Więc o tym mówię, że wiesz, teraz generalizuje się te freak fighty,
Że jest patologia, bo ktoś się pobił, albo ktoś dał komuś w zęby, albo... No i wychodzi na to, że w Sejmie można, a już tutaj nie można. Więc to jest to i to jest trochę... Co wolno w wojewodzie, to nie to by dokładnie, słowa. Też tego nie zauważają, a freak fighty to nie jest to, że to jest konfrontacja patologii z gorszą patologią, tylko po prostu przybliżanie sportu walki dla ludzi, którzy nie by generowaliby tego poziomu sportowego. Nie właśnie piłkarz z koszykarzem, dziennikarz z, nie wiem... Ten z... fragment był sponsorowany przez Fame. Tak. Zamykajmy klamrą, bo ja muszę jechać zaraz streamy, patologię robić. Ale zarzuty też są wobec free fightów takie, że dzieci chcą się za wszelką cenę dostać, to oglądać. No i też tego nie widzą, ile osób z patologii wyciągnął sport na prostą, w tym właśnie wydaje mi się, że Gochel, która z melanżu wyszła cząstkowo w sport, nie? Znaczy wiem, ja myślę, że kiedyś piła piwo, teraz pije moeta. No dobra, ale przy okazji musi iść pobiegać, albo przynajmniej trochę poboksować, więc... Marta Linkiewicz, najsławniejsza chyba taka wrzutka, Marta, nie? Że w ogóle... nie zauważają ile... Ta metamorfoza jest. Wygrała z mistrzynią. Ile no, osób te free fighty wyciągają nie? Właśnie z tej patologii, bo pomimo tego, że gdzieś dostaje ten pierwiastek, że ludzie się kłócą, bo myślą, że te dymy będą generowały walkę, ale dużo osób skłania to do treningu, nie? Fajnie jakby właśnie ci wszyscy znawcy tematu trochę szerzej na to spojrzeli, a nie tylko na te dymy, nie? Niech zamkną to w pizdo. Bo masz kontrakt i walki dostałeś. Ja wolę zarabiać tak na patologii swojej własnej. Dobra, skończyliśmy jakimś pozytywnym akcentem, nie? Przekaz jakiś do swoich fanów. Moi fani są najcudowniejsi na świecie. Moi są lepsi. Starsi. Moi najlepsi, bo ja jestem najlepsza i moi fani są najlepsi. Wszyscy jesteście cudowni i... Nie zablokujesz mnie na Instagramie po tym programie? Wiesz co, nie zablokuj, dlaczego miałam cię blokować. Nie wiem. Ty czasami na mnie patrzyłaś już tak jak... Żeby miała cię przyłożyć, jakbym chciała cię przyłożyć, to bym pewnie przyłożyła. No to weź mu przyłóż. Wolę jednak... Nie, albo zróbmy live'a i wtedy może jakiś te... O. Słowa mają... Że walkę nam ogarną. Że ktoś wyśle dwie stówki za liścia, no. Słowa mają większą moc niż uderzenia. Tak, to dziękuję.